Urząd Gminy Osielsko przyłącza się do akcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod nazwą Nie daj się oszustom. W tym celu wykorzystaliśmy zasoby internetu, aby przypomnieć Państwu metody, według których działają oszuści. Sposoby się zmieniają, ale cel pozostaje ten sam – oszukać seniorów i pozbawić ich oszczędności życia. Ta wiedza może zapobiec nieszczęściu. Oszczędzałam przez kilka lat. Co miesiąc po 100-200 zł, najpierw z renty, potem z emerytury. Chciałam zrobić remont, wymienić drzwi i okna w mieszkaniu, bo takie nieszczelne były. Rachunki za ogrzewanie wysokie, a ja sama jestem. I uskładałam tak 10 tysięcy zł. Pożyczyłam jeszcze 5 tysięcy. Taką szybką pożyczkę wzięłam, żeby starczyło. Jesień już się zaczynała i z remontem przed zimą chciałam zdążyć. I pewnego dnia zadzwonił telefon. Ktoś podszył się pod mojego wnuczka Karola. Mówił, że bardzo potrzebuje pieniędzy. Ja nie chciałam pożyczyć, no bo remont. Ale on, że odda w ciągu kilku dni, że jest w potrzebie. No to kto by własnemu wnukowi nie pomógł? No i tak straciłam wszystko, co miałam. Pani Stefania padła ofiarą przestępstwa popularnie określanego jako oszustwa metodą na wnuczka. Proszę oglądać uważnie. Dowiedzą się Państwo, jak nie dać się oszukać. Halo? Dzień dobry, babciu, jak się czujesz? A kto pyta? A kto pyta, nie błądzi. Ale co, nie poznajesz? Nie. No coś ty, babcie, nie żartuj, wnuka nie poznajesz? Karol, to ty? No a kto? Zatrzymajmy się tu na chwilę. Pani Stefania właśnie popełniła pierwszy błąd, zdradzając imię swojego wnuka. Oszust wykorzysta to, by wydać się bardziej wiarygodnym. A skąd ty dzwonisz? Co to za numer? Jakiś dziwny głos masz. Od kolegi, bo telefon mi się rozładował, no. I trochę przeziębiony jestem. Przeziębiony? Bo ty nic o siebie nie dbasz. Ciągle gdzieś latasz, coś załatwiasz. Interesy i interesy. No, ale mama mówiła, że dobrze ci tam idzie, co? Ja tak się cieszę, że dobrze ci się wiedzie, że taki obrotny jesteś. Oszust już wie, że słabością pani Stefanii jest duma z wnuka, wiara w jego zdolności do robienia interesów. No idzie, idzie. No i ja właśnie w tej sprawie dzwonię, babciu, bo potrzebuję twojej pomocy. Jakiej? Finansowej. Finansowej? Ty chyba zwariowałeś. Przecież ja remont mam zaraz. No, ale to tylko na chwilę, bo świetny interes robię i mi zabrakło. Za dwa dni ci oddam. A co to za interes? Mieszkanie kupuję, okazyjna cena. Będę studentom wynajmować, pewny zysk. Studentom? No to dobrze, słyszałam, że teraz łatwo wynająć. No właśnie, tylko mi trochę zabrakło. Na koszty notarialne 30 tysięcy potrzebuję. 30 tysięcy? Przecież ja tyle nie mam. 15 ledwo uzbierałam. Dobra, to może być 15, pożyczę od kolegi resztę. Karol, ale ja za dwa tygodnie remont mam. Babciu, nic się nie martw, ja do piątku ci wszystko oddam, bo sam czekam też na przelew i jeszcze ci coś dorzucę ekstra do tego remontu. A to mieszkanie to jest okazja, no dzisiaj muszę kupić. No dobrze, to ci pożyczę. Dziękuję ci, babciu, kochany jesteś. To ja kolegę przyślę dzisiaj, bo sam nie mogę przyjść, bo już u tego notariusza jestem. Kolega przyjdzie tak do godziny. Dobrze, to będę czekać. Kto tam? Dzień dobry, ja od Karola. A już, już, otwieram. Dzień dobry, ja przyszedłem po te pieniądze. Dzień dobry, no tutaj proszę. Dziękuję pani bardzo. Karol kazał przekazać, że maksymalnie do piątku powinien zwrócić, zresztą to się on już będzie kontaktował, a nie ja. No tak, tak, mówił. A widział pan to mieszkanie ładne? Tak, widziałem, widziałem. Ładne, ładne, przejrzyste, widne takie. Zresztą by pani to można teraz wynająć, sprzedać. To. No, Karol to na pewno na tym zarobi. No. To fajnie, wy tacy przedsiębiorczym jesteście. Dziękuję pani, co muszę uciekać, bo Karol tam już u notariusza czeka, także... Aha, dziękuję jeszcze raz, do widzenia. W taki sposób pani Stefania straciła swoje oszczędności. Zostałam oszukana. Przez łatwowierność straciłam moje oszczędności. Czasu już nie cofnę, ale mam nadzieję, że moja historia będzie dla Państwa przestrogą. Proszę nie ufać osobom, których Państwo nie znają. Nie przekazywać pieniędzy obcym. Jeśli jakaś sytuacja wyda się Państwu podejrzana, proszę podzielić się z kimś swoimi wątpliwościami, na przykład z rodziną czy z policją. Policja jest po to, aby Państwu pomóc, doradzić
ochronić. A na koniec proszę opowiedzieć o mojej historii sąsiadom i bliskim, aby nie spotkało ich nigdy to, co spotkało mnie. Zachowaj czujność wobec osób, których nie znasz. Nie przekazuj obcym ludziom pieniędzy. Nie otwieraj przed nimi swoich drzwi. Urząd Gminy Osielsko wspiera akcję Nie daj się oszustom.